A we wszystkim, w dzisiejszym odcinku będziemy próbować zalewać kotwy pod pałąki do tunelu foliowego. Ale nikim tam przyjdziemy. U nas 10 marzec, słuchajcie, minus 9 stopni. Byłem w szoku. Tak sobie mówię, jak to każdy planuje sobie dzień następny. Dzisiaj było właśnie w planach zrobienie wszystkich kotw, czyli wywiercenie otworów w ziemi. No i oczywiście powstawianie rurek, tak żeby to się mówi, zastygło do tego momentu. To jest tydzień czasu, żeby powstało, żeby to utwardziło się. Ale co? Ja przychodzę rano. Ja wczoraj miałem taki fajny dzień. Trochę śmieszny. Trochę śmieszny, trochę nieśmieszny. Tak sobie mówię, zaplanowałem sobie już, począłem. Co myślę, wczoraj było minus jeden, słuchajcie. No i tak sobie myślę, kurczę, ale dziś nadają takie też pogodę, taką zimową. Co mi się przywiozę piasku. Kurczę, przywiozę piasku, trzy szufle przywiozę piasku do dużego namiotu. Później tam przyjdziemy, pokażę wam. I co myślę, a po południu, już troszkę było cieplej. Co myślę, zaleję kotwy, te takie narożne, jak to się mówi. No i zalałem, słuchajcie, zalałem, ale wszystko śmiesznie wyszło. Jak ja się tu poślizgnąłem, tutaj w tym miejscu, jak glebnąłem kolanem, to myślałem, że się kurczę zesram, słuchajcie, Boli mnie kolano, napuchło. No ale to nic, to jak to się mówi, kot spada zawsze na cztery łapy, podpierając się ogonem. Także, ale zalałem wczoraj tak, te kotwy. No i poprzykrywałem, bo wiecie, bo zaczęło łapać mróz. Tak się zastanawiam, o kurczę, czy coś z tego będzie, czy czasem się nie wykruszy. O. Nie, no pacjentkie, nie wiem, czy coś z tego będzie, nie wiem, bo chciałem, żeby po prostu ustygły te krajne, żeby można było dobrze naciągnąć żyłkę i po prostu no wywiercić następne, bo to w miarę chciałbym, żeby to wyszło równo. I zobaczcie, minus 9 u nas było. Mamy zawsze, mamy po prostu pod górkę. O, patrzcie, ja tutaj może leciutko klęknę, no to mówię. O, patrzcie. Nie chcę namiotu uszkodzić, o. Patrzcie. Co ty, Krzysiek, dzisiaj wyszło? Wiecie co, dzisiaj panu będę leżał. Leżał z tym moim obolanym kolanem. No i co? Zamarzło. Słuchajcie, zamarzło. Tak się zastanawiam teraz, czy to nie pójdzie do poprawki. No bo patrzcie, no. Miękki. W sumie nic nie zastygło. Może dobrze, że nie zastygło, bo nie zamarzło. Bo może w ziemi tak nie zamarznie. Co ja zobaczę jeszcze z niej. No, poprzykrywałem, poprzytulałem. No to troszkę jakby podmarzło. No miętkie, no słuchajcie, miętkie. No nie wiem, czy to coś z tego będzie. Niech mi tam jakiś w komentarzu napisze, jakiś budowlaniec, czy to wytrzyma. Czy to po prostu stężeje ten cement, czy ten cement stracił wartość. Czyli co? Słupki mamy z głowy, a ja tu już, wiecie co? Myślałem, że to tak będzie letko. To sobie wziąłem taczkę, co myślę, to pół woreczka cementu sobie już tam podnosiłem. Rozrobiłem, a co myślę, tak żeby tego. Wystarczyło na te cztery słupki. Kurczę, wiecie co, jak to się ciężko miesza? Tak sobie pomyślałem, kurczę, jeszcze mi brakuje. Wszystkich z jednej strony idzie 17, z drugiej strony idzie 17. 30 ci brakuje. 30? No, to 30. I będziemy to zalewać betoniarką, kurde. Także zaplanowałem na dzisiejszy dzień zalewanie tych słupków i co? Figę. A, pokażę wam jeszcze, jak woda zamarzła. A to nawet mi zostało ze wczoraj to, co zalewałem. Wody i patrzcie, o, proszę, proszę bardzo. Proszę, zamarzło. Zamarzło, już potrzeba stało, także tu troszkę było cieplej, no. Także o, fajny miałby dzisiaj filmik, ale wyszedł taki, no, taki nijaki, no. Dobra, ale wejdziemy troszkę do namiotu, tam troszkę tunelu. Do tunelu foliowego, wejdziemy troszkę do tunelu foliowego, coś wam opowiem, co zacząłem robić, tak jak już wspomniałem. Poczyniłem pewne kroki, przywiozłem troszkę piasku. Tak jak mówię, piasek był zamarznięty. Jak to się mówi, tu przyczepa stoi, to wysypałem z tej strony. Będzie lepiej rozwozić. A do czego wkrętarka? Bo tak. W tym namiocie są po prostu takie dwie alejki z obrzeżami. Takie jak na chodniku.
każdy myśli, a po prostu te obrzeża są nie wiadomo po to, żeby ładnie było. Nie, po prostu te obrzeża są po to, bo ja mam takie łaty. No, to odkręcę. Bo równo rozprowadzam piasek i ziemię. Na tyle, na taką grubość daję ziemi. O, z jednej i z drugiej strony. A tutaj daję grubość piasku. I tak po prostu sobie... O, moje kolano! O. O, i w ten sposób... O kurczę... Patrzcie, jeszcze piasek zamarznięty. Zobaczcie, piasek zamarznięty. Wiecie? A niektórzy mówią, niektórzy nawet doradzali, żeby ściągnąć właśnie z tuneli foliowych folię, żeby dłużej była. Słuchajcie, ja jakbym ściągnął z tuneli, to ja nie wiem, kiedy bym się wyrobił. Po prostu z zasypaniem tutaj, przecież u nas, jak jest pogoda, to jest super. Słuchajcie, to jest super, ziemia nie jest zamarznięta, ale jak przychodzi porządna zima, także u nas jest ciężko. O. Wszystko pokażemy, jak to będzie. O, zamarznięta jeszcze jest ziemia. Słuchajcie, nawet jeszcze nie odmarzło. Nawet jeszcze nie odmarzło. I później, jak to się wyrówna całością ten piasek, dokręcam takie dwa z dystansem i rozsypuję ziemię z worków. Także nie, to pokażemy tak ogólnie, ale słuchajcie, do 15 marca mają być zawarte już umowy kontraktacyjne. Także teraz zawierają umowy kontraktacyjne indywidualnie przez firmy. Chodzi o tytoń. Przez firmy, bo już jedną umowę podpisałem. Znaczy no, pierwszy człowiek, rolnik się deklaruje, ile chce po prostu wyprodukować tego tytoniu. A w następnej kolejności do 15 marca podpisuje się umowy. No w tym roku to troszkę będzie chyba inaczej, bo będą chyba deklaracje tylko telefoniczne. I chyba przyjdzie pocztą umowa do podpisania i chyba do zwrócenia do grupy producenckiej. Tak myślę. Jak to się mówi, to teraz już nie wolno, bo kiedyś to się, wiecie, jeździło na zebrania, podpisywało się ogólnie, deklarowało się, ile tam się, w jakiej firma się zakontraktuje. No i tak to się odbywa teraz. A kiedy nawozy wyściął? A, słuchajcie, o! Kiedy nawozy? No słuchaj, one zamarznięte są, możemy przejść w pole, o! To przyjdziemy zaraz w pole. Tutaj zaraz ten, o, wyjdziemy tędy! Słuchajcie, wyjdziemy tędy, ja mam pole zaraz za namiotem, za tunelem! O, nie pójdzie. Nie, o! Co powiedziałem? No, ja tu mam to nieszczęsne żyto. Więcej chyba żyta nie sieje. Wiecie co, tak, jak taka dalej sytuacja będzie, to nic nie będę siał. Słuchajcie, nic nie będę siał, tylko będę sadził tytoń. Posadzę 5 hektarów tytoniu, a więcej nic. No i owsa do spalenia. No, oczywiście jak ten owiec to ci wyszedł, przez to ci kolano boli za ten owiec. No słuchajcie, zamarzło. Wszystko zamarzło. No i co? Sypać nawóz? 10 marca. Słuchajcie, 10 marca niektórzy już posypali nawóz, a u nas co? A u nas skorupa zamarznięta, podejrzewam, że na jakieś 5 cm. 5 cm, bo wczoraj jak te kotwy zalewałem, to jakieś było 3 cm zmrożone, a było minus 1. A dzisiaj było minus 10, 9 chyba, 9, 9, 10, coś takiego. No to podejrzewam, że zmarzło na 5 cm. No to... No i co, kiedy nawóz? W kwietniu. W kwietniu będziemy sypać nawóz. No, my zawsze mamy pod górkę tu na wschodzie. Wiecie co? Jak już mówię, już w niektórym się odcinku powiedziałem, że bardzo nawozy podrożały. Zakupiłem w tym roku już nawóz na tytoń. Wiecie, koszmar. Słuchajcie, koszmar. Jeden woreczek Jaramili Complex kosztuje 75 zł. 75 zł. No i co? Opryski podrożały, prawdopodobnie dur z bana już nie będzie od drutowca, już jest wycofany. No i co, czym to będziemy pryskać? Nie wiem. Może będzie jakiś zastępczy, trudno powiedzieć. Także wiecie, no niedobrze się robi, niedobrze się robi. Jak to mówię, jeszcze w tym roku coś zasieję, na drugi rok jak tak będzie postępować, to posadzę tylko tytoń, a resztę pola po prostu zostawię na odłogowanie, no. Na spoczynek, jak to się mówi. Bo wiecie, jak przeliczyłem, że to żyto, ja chyba do tego żyta dołożyłem nawet. Dołożyłem, już nie licząc mojego czasu. Także no. Dobrze nie będzie, dobrze nie będzie.
czasie. Ja jeszcze nie sprzedałem, czy... No, że to jeszcze nie sprzedałem, no ale ile tam drożej wyniesie? 10 zł, no to jak sprzedawałem po 40, to będzie może 50. A ktoś mówi, że owiec kosztuje 850 zł, no to wiecie co, no dajcie mi takiego czegoś, to posieję owca. No, u nas owiec może kosztuje z 50. Może ludzie takie, no może u nich tak to jest, może to... U nas jest co innego. Słuchajcie, u nas jest Polska B, bliżej wschodu, no. No tutaj jest na palecie. Kupiłem na więcej, kupiłem całe palety, kupiłem to na 200, to mi zostanie na drugi rok. Jeszcze nie pobrzucamy. Słuchajcie, świeżutka, sam raz na mój precyzyjny siewnik. Tak to wygląda. 75 zł, w tamtym roku kosztowało chyba 65. Także 10 zł na worku. Koszmar, koszmar. Ja już słyszałem, że niektórzy już będą nawozy chlorkowe stosować, no. Czyli polifoskę. No i co? Przyjdzie analiza? Trafi na kogoś analiza z tych, wyjdą chlorki w zawartości w liściach? I co? Słuchajcie, ty to nie wezmą. Ach, tak to jest. Dobra, słuchajcie. Kończymy w tym odcinku. Ja chyba idę coś... Będę może coś w pokoju robił, chociaż też nie za bardzo mogę. Bo tam trzeba po tym stole wchodzić. No nic. Poczekam, aż troszkę cieplej się zrobi. To będziemy zalewać te kotwy. No, w tym odcinku to koniec. To trzymajcie się do następnego.